Niedzielny poranek. Witam wszystkich oglądających codziennik biblijny w tym dniu, który dał nam Pan, w mroźny poranek ostatniej niedzieli roku kościelnego nazywanej Niedzielą Wieczności. 26 listopada wsłuchujemy się w biblijne hasło tygodnia, które ma nas poprowadzić, a zapisane jest w Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale, 35 wierszu. Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. To ta niedziela, która kończy pewien etap naszego życia, która w swym przesłaniu nawiązuje do czasów ostatecznych, do tego, co czeka każdego wierzącego człowieka. Na ten moment chcemy i mamy być przygotowani. Dzisiejsze teksty biblijne będą nam o tym przypominały, zarówno te z Ewangelii, z przypowieści o 10 pannach, o tym, by być czujnym, przygotowanym na przyjście oblubieńca, ale także i te z listu apostoła Piotra, aby być gotowym na spotkanie z Panem Panów i Królem Królów. Ten czas refleksji i zadumy nad przemijającym życiem, a w naszej tradycji czas wspominania tych, których nie ma już razem z nami, którzy nieraz przez wiele lat szli z nami przez życie, pozostawiając niewymazywalny szlak w naszych sercach, w naszych myślach. Dziś chcemy ich wspomnieć. Dziś chcemy Panu Bogu w modlitwie za nich podziękować, za to, że byli, że nam towarzyszyli i niejednokrotnie utorowali drogi naszego życia. Ale ta niedziela to także perspektywa przyszłości, nowego nieba i nowej ziemi. To ta perspektywa, którą kreśli dla nas Słowo Boże w kończącym się roku kościelnym, mówiące, że będzie przygotowana dla każdego wierzącego wieczność, że będzie to mieszkanie, będzie ten dom zbudowany nie rękoma, ale wieczny. Niechaj więc i nasze serca, nasze myśli są gotowe na spotkanie z tym, który ma przyjść, a dnia i godziny, której nie znamy. Niechaj zapalone świece, symbol światłości, niechaj Słowo Boże darowane na ten szczególny dzień będą pomocne ku temu, by spoglądać w te dni, tygodnie adwentowego oczekiwania z tą nadzieją, że jesteśmy w drodze do tego wytyczonego przez Boga celu. Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. Zakończę modlitwą dnia. Idź z modlitwą w ten dzień. Cokolwiek by przyniósł, weź to z modlitwą z Bożej ręki. To, co cię powiedzie i to, co się nie uda. Idź z modlitwą przez obowiązki dnia, wówczas nic nie będzie zbyt trudne. Ten, który toruje drogę Jezus Chrystus, idzie przecież przed tobą. Niechaj nas prowadzi, błogosławi nasz niebiański Ojciec przez Zbawiciela Jezusa Chrystusa w mocy Ducha Świętego. Błogosławionej niedzieli i tygodnia, który przed nami. Zostańcie z Bogiem. Amen.